W niedzielę odbyły się wybory samorządowe. Wiadomo już, że w Puławach do wyłonienia prezydenta miasta potrzebna będzie druga tura. Nie jest to sytuacja zaskakująca, zważywszy na fakt, że w wyborach prezydenckich w Puławach wystartowało aż 6 kandydatów. Wyniki z poszczególnych komisji pokazywały, że walka rozstrzygnie się między 3 kandydatami: obecnym prezydentem Pawłem Majem, startującym z poparciem Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Wicikiem oraz kandydatem Koalicji Obywatelskiej Grzegorzem Nowosadzkim. Ostatecznie do drugiej tury dostali się Paweł Maj z wynikiem 23,24%, 4127 głosów i Mariusz Wicik z najwyższym rezultatem 23,46%, 4165 głosów. Pośród pozostałych kandydatów głosy rozłożyły się w następujący sposób. Grzegorz Nowosadzki otrzymał 21,98% głosów. Beata Kozik 11,67%, Sławomir Seredyn 9,88% i Ewa Wójcik 9,78%. Druga tura wyborów samorządowych zaplanowana jest na niedzielę 21 kwietnia. Jeśli chodzi o wyniki wyborów do Rady Miasta, to największe procentowe poparcie uzyskali kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Mandaty uzyskali Tomasz Kraszewski, Waldemar Orkiszewski, Grzegorz Binczak, Paweł Szabłowski, Michał Śmich, Mariusz Wicik, Bożena Krygier, Marian Budzyński, Paweł Matras i Lilianna Jaworska. Grzegorz Binczak uzyskał najwyższy indywidualny wynik w okręgu numer 2. Spośród kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta Puławy dostali się Mariusz Cytryński, Agnieszka Kowalik, Barbara Binczak, Robert Łyszcz, Piotr Sadurski, Katarzyna Dębska, Grzegorz Nowosadzki i Marcin Sadura. Mariusz Cytryński, Piotr Sadurski i Grzegorz Nowosadzki mogą pochwalić się najwyższymi wynikami uzyskanymi w swoich okręgach. Ponadto w Radzie Miasta Puławy zasiądą także Ewa Wójcik i Sławomir Seredyn, którzy startowali w wyborach na prezydenta. Mandat radnego uzyskał również urzędujący prezydent Paweł Maj. W Radzie zabraknie natomiast m.in. byłego wieloletniego prezydenta Janusza Grobla oraz kandydatki na urząd prezydenta Beaty Kozik. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 6325. Plus Oil, twoje auto jest w rękach profesjonalistów.